Kiedy nadeszła pełnia czasu, został Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Drodzy nauczyciele, drodzy pracownicy, rodzice, uczniowie i sympatycy naszego franciszkańskiego liceum. 2000 lat temu dokonał się jeden z największych cudów, cud narodzenia Pana Boga. I w zasadzie w myśl słów świętego Pawła należy prosto i jasno stwierdzić, że narodzenie Jezusa dokonało się w najlepszym możliwym dla świata czasie. My jako chrześcijanie dzisiejszych czasów możemy na to narodzenie patrzeć tylko z perspektywy pewnej tradycji i wspomnienia, jak to kiedyś było. To jest takie patrzenie, byśmy powiedzieli, światowe, przemijające, nie mające większego znaczenia. Natomiast myślę, że powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na to wydarzenie jako na okazję do ponownego wejścia i zagłębienia się w Jezusa Chrystusa, do otworzenia swojego serca na Jego działanie, ale przede wszystkim też do podjęcia drogi, która ma nas doprowadzić do życia wiecznego. Zatem życzę Wam wszystkim, aby ten czas świąt Bożego Narodzenia był pięknym czasem łączności i jedności, poznania i zakochania się w Chrystusie, zakochania niejako na nowo, i aby był czasem otwarcia się na działanie Jego łaski i odwagi w drodze, która ma nas doprowadzić do życia wiecznego.